mam, a nie brak mi niczego, gdy jesteś ty. Znika niepewność, odchodzi strach, kiedy jesteś ze mną. Ciebie wystarczasz ty. Niewiele mam, nie żyję już dla siebie, gdy jesteś ty. Znika niepewność, odchodzi strach, kiedy jesteś ze mną. Mieć wszystkiego, wystarczasz ty. Niewiele mam, a nie brak mi niczego, gdy jesteś ty. Znika niepewność, odchodzi strach. Witajcie na kolejnym naszym spotkaniu. Kolejna lekcja, kolejne spotkanie z cyklu Szkoła Czynienia Uczniów do rzeczy. Tydzień temu Maciej mówił o posłuszeństwie władzy i na pewno wspomniał też pewien fragment z Dziejów Apostolskich. Przeczytamy go sobie. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 29 werset, ale my przeczytajmy sobie troszeczkę więcej, bo od 27 aż do 33. Wykorzystam troszeczkę to, co mówił Maciej. Pewnie coś tam się pozazębiamy i powtórzę to samo, może innymi słowami, a potem pójdziemy dalej. Więc najpierw o tym posłuszeństwu władzy. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I pewnie ten werset zacytował Maciej. Ale czytajmy troszeczkę dalej. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość. I chcieli ich zabić. Wracamy do naszego dzisiejszego tekstu. Ciąg dalszy kontynuacji rozważań listu Pawła do Rzymian. Ten najważniejszy dzisiaj dla tych celów fragment tego Bożego Słowa z Dziejów Apostolskich. Mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to tu, w tym wersecie, mamy oznaczone granice posłuszeństwa władzy. Ale werset 33 z Dziejów Apostolskich pokazuje też konsekwencje nieprzestrzegania ludzkiego prawa. Byli wściekli i chcieli ich zabić. Wpadli we wściekłość. Słuchasz Boga i łamiesz prawo ludzkie, ponosisz konsekwencje złamania prawa ludzkiego. Słuchasz prawa świeckiego i łamiesz prawo Boże.
też ponosisz konsekwencje złamania prawa Bożego tym razem. Historia 2000 lat chrześcijaństwa pokazuje, że gdyby chrześcijaństwo i chrześcijanie słuchali we wszystkim prawa świeckiego, to chrześcijaństwo przestałoby istnieć. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo wielokrotnie było nielegalne w myśl świeckiego prawa. Ale odważni Boży słudzy przenieśli kaganek chrześcijaństwa do naszych czasów, płacąc za to czasami bardzo dużą cenę, wyznaczoną przez prawo świeckie. Dzisiaj na planecie Ziemia też jest wiele miejsc, w których chrześcijaństwo jest nielegalne. Ale to nie oznacza, że nie ma tam chrześcijaństwa. Bo są Boży słudzy, którzy łamią prawo świeckie, przestrzegając prawa Bożego. I cenimy ich za ich odwagę i ich determinację. Generalnie mamy traktować władzę jako nadaną od Boga. I mamy być jej posłuszni. I to oni będą odpowiadać przed Bogiem za to, jak nami rządzą. Werset 4, teraz już mówimy o liście do Rzymian, o tym mówi. Więc przypomnijmy go sobie. 13 rozdział listu do Rzymian, 4 rozdział. Jest ona bowiem, to jest mowa o władzy świeckiej, na służbie u Boga. Więc to przed Bogiem rządzący nami będą się rozliczać z tego, jak sprawowali nad nami władzę. Być może mamy taką władzę, jaką mamy, bo za mało się o nich modlimy. Ale jest też inny aspekt. Politycy w czasie prowadzenia kampanii wyborczej chcą przypodobać się wyborcom, bo liczą na ich głosy. Więc widocznie my, chrześcijanie, jesteśmy za małą, za cichą, za mało widoczną grupą, by było warto z punktu widzenia polityka zwrócić się w naszą stronę i słuchać naszego głosu. Dlatego te moje poprzednie kazania o wyjściu z cienia. Dajmy się zobaczyć. Nas jest wielu, tylko że siedzimy cicho, zupełnie niepotrzebnie. Mamy wiele do zaoferowania. Musimy przestrzegać prawa świeckiego. Ale jeżeli prawo świeckie wchodzi na kurs kolizyjny z Bożym prawem, to zgodnie z tym, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wracamy do listu do Rzymian. Przejdźmy teraz do zobowiązań wobec władzy, wobec państwa, wobec świeckiego prawa. Przeczytajmy sobie tak dla przypomnienia wersety 6 i 7. Dlatego też, z 13 rozdziału listu do Rzymian, dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi po to, by tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Podatki, cło to jak najbardziej zobowiązania wobec państwa. Prawa. Jest także mowa o bojaźni i szacunku w tych wersetach. Zwróćmy uwagę na to pewne wyrażenie. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Nie mamy mieć długu względem państwa, względem prawa. Względem świeckiego prawa mamy nie mieć zaległości. Przeskoczmy sobie teraz do wersetu 8. I pierwsze słowa mówią to samo. Nikomu nic winni nie bądźcie. Treść dalszych słów w następnych wersetach mówi, że tu teraz mówimy już o Kościele, że chodzi o Kościół. To jak nie mamy mieć zaległości względem państwa, jak mamy mieć uregulowane zobowiązania wobec państwa, tak samo mamy też mieć uregulowane zobowiązania wobec ludzi w Kościele. Nikomu nic winni nie bądźcie. Żeby nie mieć długu, trzeba go oddać. Żeby nie mieć zobowiązania, trzeba się ze zobowiązania wywiązać, czyli spełnić obietnicę, dotrzymać słowa. Przeskoczmy na chwilę do wersetu 5. Przeto trzeba jej się poddawać, mówimy teraz o władzy świeckiej, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Ze względu na sumienie. Mamy poddać się władzy i oddawać jej to, co się jej należy.
nie tylko ze strachu przed karą, ale ze względu na sumienie. Przenieśmy ten powód, właśnie ze względu na sumienie, do wersetu 8. Nikomu nic winni nie bądźcie, ze względu na sumienie. Nie ze względu na to, że się boimy kary, przykrości, ale właśnie ze względu na sumienie. Zajrzałem do greki, żeby sprawdzić, co kryje się pod słowem sumienie. I zaskoczenie. Bo to greckie słowo oznacza sumienie. Nie, to nie jest to zaskoczenie, bo to jest taka oczywista oczywistość. Ale teraz to zaskoczenie, świadomość czegoś. Koniec. Tylko to. Sumienie. Świadomość czegoś. I to mnie zastanowiło. Świadomość czegoś. Ja doskonale wiem, kiedy mam u kogoś dług. Jakieś nieuregulowane zobowiązania i niespełnione obietnice, które złożyłem. I ta świadomość, że coś jestem komuś winien, czasami przygniata. Czasami jest to wielki ciężar. Dopiero uregulowanie zaległości ten ciężar z barków zdejmuje. Uregulowanie zaległości przywraca też wolność. Niezrealizowane zobowiązanie przywiązuje mnie do tego człowieka czy do tej instytucji, tak jak kredyt przywiązuje mnie do banku. Tak samo niespełniona obietnica przywiązuje mnie do tego, komu tę obietnicę złożyłem. Ja tu w tych wersetach zobaczyłem wolność. W zasadzie drogę do uzyskania wolności, drogę do odzyskania wolności. Wywiązać się ze zobowiązań. Ale zobaczcie, że w tych polskich słowach też to odzyskanie wolności widać. Wsłuchajcie się w te słowa. Wywiązać się ze zobowiązań. Więzy. Wywiązać się ze zobowiązań. Rozwiązać więzy. Trzeba oddać to, co się komu należy. Wtedy więzy się rozwiązują. No i już nie muszę oddawać, bo oddałem. Rozwiązane więzy równa się wolność. Ale w kościele zawsze będę miał jeden dług do spłacenia. Werset 8 o tym mówi. I ten dług będzie tak wielki, że nie będę mógł go spłacić. Dług miłości. Zwróćcie uwagę na słowa. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Prócz miłości wzajemnej. Ten dług przywiąże mnie do tego, komu tę miłość jestem winien. Powstaną więzy. Więzy miłości. Więzy miłości między człowiekiem a Bogiem. I więzy miłości między dziećmi bożymi. Więzy są od tego, by coś do czegoś przywiązać, zespolić, złączyć. By te związane rzeczy, związane przedmioty były razem. I taki obraz tu teraz zobaczyłem. Dałem się przywiązać i sam przywiązałem. Przywiązałem, wyobraźmy to sobie, jako żądam od kogoś spłaty długu. I dałem się przywiązać. Czyli ktoś ma prawo ode mnie oczekiwać spłaty długu. Żądać spłaty długu. Może nie żądać, bo to tak trochę szorstkawo brzmi, ale oczekiwać, spodziewać się spłaty długu. Ja od kogoś, ktoś ode mnie. Werset 8. Miłości wzajemnej. Zwróćcie uwagę. Nie bądźcie, nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Wzajemnej. Nie jednostronnej, ale wzajemnej. To te więzy spajają Kościół i są wypełnieniem zakonu. Końcówka 8 wersetu o tym mówi. Zakon wypełnił. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, i teraz te słowa, zakon wypełnił. Werset 9 jest potwierdzeniem, że miłość wzajemna jest wypełnieniem zakonu.
Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu swego nie wyrządza. Wypełnienie więc zakonu jest miłość. 8, 9 i 10 werset o tym mówią, przecież czytałem je. Miłość wzajemna jest wypełnieniem zakonu. Bo te przykazania, nie cudzołóż, nie morduj, nie kradnij, nie pożądaj, można streścić w tych słowach. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc kto miłuje bliźniego swego, nie będzie łamał tych przykazań. Nic złego nie wyrządzi bliźniemu. Więcej. Nic złego nie wyrządzi bliźniemu. Więc wypełnia zakon. I weszło nam tutaj przy okazji nowe słowo bliźni. Kto jest moim bliźnim? Chyba już ktoś to pytanie zadał. Dobrze mi się wydaje? Pewnie wam też coś w głowach teraz dźwięczy. Kto jest bliźnim moim? Poszukajmy pytania i odpowiedzi na to pytanie. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Dziesiąty rozdział. Od 25 wersetu do 37. Szukamy odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go, chodzi o Pana Jezusa, wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźni moim? Oj, teraz mamy to pytanie i teraz będziemy mieć odpowiedź. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. Po czym wsadził go na swoje bydlę i zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. I teraz jest pytanie do tego faryzeusza. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźniem temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Zobaczcie, jak szeroko tu mamy rozstawione marginesy. Kto jest moim bliźnim? Bliźni. Zajrzałem jeszcze do tłumaczenia interlinearnego. Wracamy do listu do Rzymian. Zajrzałem jeszcze do tłumaczenia interlinearnego, czyli słowa do słowa. I tam mamy inne słowo. Słowo, które zostało przetłumaczone. Może nawet nie tyle słowo, ale nawet sformułowanie. Więc bliźni w biblijnym języku oznacza ten tuż obok. Zajrzałem jeszcze do greki, do słownika. Bliźni, sąsiad, przyjaciel. Jak najbardziej pasuje mi to do tego ten tuż obok. Idziemy dalej w swoim rozumowaniu. Ten tuż obok i więzy. Bo w końcu nas w Kościele wiążą więzy miłości. Ten tuż obok przywiązany do mnie. Ten, do którego jestem przywiązany. Ten, który jest przywiązany do mnie. Im ściślejsze więzy, tym bliżej mnie.
a im bliżej mnie, tym mi bardziej niewygodnie. Bo go znam, wszystkie jego wady i humorki. Bo mnie uwiera. Im bliżej mnie, tym mi bardziej niewygodnie, bo mnie uwiera, łokieć pod żebra mi wciska, stanął mi na stopę, ogranicza moje ruchy, zabiera moją przestrzeń. Zmierzam do tego, że miłowanie tego, kto jest blisko, może być trudne, bo doskonale go znam, wszystkie jego wady, humorki. Z daleka może wyglądać jak misiek do przytulenia. Ale gdy się przytulam, to w dotyku bardziej przypomina kaktus z wielkimi kolcami. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Więc aż się prosi, by przypatrzeć się teraz słowu miłować. Bo w wersetach od 8 do 10, mówimy teraz o 13 rozdziale listu do Rzymian, słowo miłować mamy użyte aż 5 razy. Więc przeczytajmy sobie teraz te wersety i na te słowa i okoliczności, kiedy te słowa zostały użyte, zwróćcie uwagę. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. 5 razy w 4 wersetach. Zajrzałem do interlinearnego tłumaczenia, do greki. I tutaj chodzi zarówno o miłość jako termin, tytuł, nazwa, czyli rzeczownik, miłość, ale też o czynność miłowania, czasownik, kochać. I za każdym razem mamy tu użyte słowo agape. Agape to ten rodzaj miłości, którą obdarzamy kogoś na podstawie decyzji. Niewiele ma wspólnego z uczuciami i emocjami. One są konsekwencją podjęcia tej decyzji, ale nie czynnikiem, który tą miłość wywołuje. To bardziej decyzja. Obdarzę kogoś miłością i będę mu świadczył dobro. Obdarzę tę osobę tymi dobrymi i ciepłymi uczuciami i emocjami. Nawet jak na to nie zasługuje. Nie oczekując, że ta bezinteresowna miłość będzie odwzajemniona. Obdarzę kogoś miłością dlatego, że podjąłem taką decyzję. To trudne. Obdarzyć kogoś miłością, nawet jak na nią nie zasługuje. Ale pamiętajmy, mówimy o Kościele. Pamiętajmy, że mamy do spłacenia dług miłości. Ten dług, który zaciągnęliśmy, gdy zdecydowaliśmy się skorzystać z miłości agape, którą Bóg okazał nam. Wtedy, gdy przebaczył nam nasze grzechy. Wtedy, gdy wziął naszą karę na siebie. Mamy dług. I teraz go spłacamy, okazując miłość innym. Miłość agape. To ta, która wypływa z decyzji, nie z uczuć i emocji. I przypomniała mi się pewna rozmowa, gdzie to słowo ma duże znaczenie. Właśnie to słowo agape, ten rodzaj miłości. Przewracamy kartki, znajdujemy sobie Ewangelię Jana. Sam koniec Ewangelii Jana już praktycznie. Dwudziesty pierwszy rozdział. Od 15 do 17. W sumie niewiele, ale niewiele, jeżeli chodzi o obszar tekstu, który będziemy czytać, ale ważny i obfity w treść. Czytamy. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? No już wiecie, o jakiej historii opowiadamy. Szymonie, synu Jana, Szymu, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu, paź owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?
Rzecze mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. I rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Dobra, rozszyfrujemy to sobie. Miłujesz, miłuję, miłujesz, miłuję, miłujesz, miłuję. No to czemu się smuci? Dobra. Jedno słowo, które zostało przetłumaczone tutaj na nasz polski język jako miłość, to właśnie jest to słowo agape. Ta bezinteresowna miłość wypływająca z decyzji. Emocje, uczucia są konsekwencją podjętej decyzji. Drugie słowo, także przetłumaczone na polski jako miłość, tutaj jest użyte w oryginalnym greckim tekście słowo philo, które oznacza kochać, ale w sensie przyjaźni i wielkiego zaangażowania emocjonalnego, aprobować, lubić, bardzo lubić, traktować z czułością, uprzejmie, życzliwie, sankcjonować, okazywać przyjaźń, lubić, lubić, taka między przyjaciółmi, która też jest odpowiedzią na tą miłość, którą dostaliśmy. Tu już chodzi o tą interakcję, bardziej o tę odpowiedź na miłość, którą dostałem. Agape, decyzja, tutaj to jest to, co my rozumiemy jako miłość. Dobrze, więc teraz te smaczki. Kiedy, jakie słowo zostało użyte? Ja to trochę tak po młodzieżowemu teraz przeczytam. Piotrek, kochasz mi miłością agape bardziej niż inni? Miłość agape już jest wysoką miłością, a tutaj bardziej niż inni? I teraz, znając Piotrka z tych czasów wcześniejszych, Piotrek by powiedział: tak, 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 ja cię kocham bardziej niż inni. Jak ja cię kocham, jak ja cię kocham, to się nikt inny nie kocha, ja najbardziej. Ale Piotrek odpowiada: teraz, po tych przejściach, jestem twoim przyjacielem. Czyli jeszcze raz: Piotrze, kochasz mi miłością agapę bardziej niż inni? Piotrek odpowiada: jestem twoim przyjacielem. Kolejne pytanie. Piotrze, kochasz mnie miłością agapę? Zobaczcie, Pan Jezus tutaj trochę zniżył kryterium. Miłość agapę. Tam było bardziej niż inni. Teraz już tylko miłość agapę. Piotr odpowiada tak samo jak poprzednio: jestem twoim przyjacielem. Trzeci raz pytanie Pan Jezus zadaje. Piotrze, jesteś moim przyjacielem? Jeszcze bardziej Jezus obniżył wymagania. I Piotr odpowiada: tak, jestem twoim przyjacielem. Pomimo tego, że Piotr tu odpowiadał, że kocha Jezusa miłością przyjacielską, swoją stałością w tych odpowiedziach, a czytając Dzieje Apostolskie i listy, które napisał dalszym swoim życiem i służbą, udowodnił, że była to ta miłość, która wypłynęła z jego decyzji. Mimo że była odpowiedzią na miłość, którą on doznał od Zbawiciela, Piotr też zaciągnął dług miłości u Boga i przez całą resztę swojego życia spłacał go. Wracamy do Rzymian, bo to w sumie ten tekst mamy dzisiaj omawiać i rozważać. Werset 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest więc miłość. Nie zrobiłem nikomu nic złego i prawo się mnie nie czepia. Tak. I to jest starotestamentowe przymierze. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, ale nowe przymierze podnosi poprzeczkę. I to bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Tak wysoko, że z tej góry już tego poprzedniego prawie że nie widać. Werset 9 i jego końcówka mówią, jak wysoko ta poprzeczka jest podniesiona. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak traktujemy siebie? Ograniczamy się tylko do nieszkodzenia sobie, czy dbamy o siebie? Sprawiamy sobie drobne przyjemności, dogadzamy sobie tak czasami troszeczkę, pozwalamy sobie na takie miłe chwile,
Traktujemy się dobrze? Na ten poziom powinniśmy wyciągnąć nasze relacje z innymi. Nie ograniczać się tylko do niewyrządzania zła czy niewyrządzania przykrości, ale robić dla innych bezinteresownie coś dobrego. Tak wysoko podniesiona poprzeczka. Dla potwierdzenia spójrzmy do listu do Efezjan. Do 2 rozdziału. Dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I do Tytusa. Też 2 rozdział. Czternasty. List do Tytusa, 2 rozdział, 14 werset, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, uwaga, gorliwy w dobrych uczynkach. To jest nasz obowiązek. Dobre uczynki. Jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Ograniczenie się tylko do niewyrządzania zła cofa nas do Starego Przymierza. O własnych siłach jest to prawie niemożliwe. Ale tak naprawdę my sami doświadczyliśmy Bożej miłości i łatwiej nam ją przekazywać dalej. I teraz powinno się w waszych umysłach albo przed oczami pojawić gliniane naczynie. Biblia wielokrotnie przyrównuje człowieka właśnie do glinianego naczynia. Wiele razy to mówi. I mówi, że tak naprawdę cenne jest to, co jest wewnątrz tego naczynia. Jeżeli gliniane naczynie jest pełne miłości, to nie powinno być problemów, by tę miłość przekazywać dalej. A jednak gdzieś te problemy się pojawiają. I ta miłość nie przepływa. Wracamy do Rzymian, 11 i 12. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Słowa, na które chcę zwrócić waszą uwagę. Abyście się ze snu obudzili, czyli śpią. Skoro trzeba ich obudzić, śpią. Śpią, nie ma przepływu miłości, bo śpią. A te same wersety mówią, że czasu niewiele zostało. Już czas, nadeszła pora. Teraz bliższe jest nasze zbawienie. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Zobaczcie też w tych wyrażeniach upływ czasu. Mało, że niewiele go zostało, to jednocześnie ta resztka tak szybko ucieka. Nie ma czasu na spanie. Noc przeminęła, dzień się przybliża. W tych wersetach Paweł też zauważa, że gdzieś coś się przyblokowało. Że gdzieś ludzie w pełnieniu tych dobrych uczynków przysnęli. Poszukajmy, jakie przyczyny zdiagnozował Paweł. Przeczytamy sobie jeszcze raz 11 i 12 werset, ale aż do 14 wersetu. Ale teraz, czytając te wersety, chciejmy wypatrzeć te przeszkody, które zauważył Paweł. Czytamy od 11 do 14. A to czyńcie, wiedząc, że już czas. Że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa.
i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Po kolei, werset 12. Uczynki ciemności. Mamy je odrzucić. Prosty wniosek z tego jest do wyciągnięcia. Skoro musimy je odrzucić, to znaczy, że jeszcze nie zostały odrzucone. Werset 13. Tu już mamy wyraźnie i bez ogródek napisane, o jakie uczynki chodzi. Biesiady, pijaństwo, rozpusta, rozwiązłość, swary i zazdrość. W dosłownym tłumaczeniu tak by to brzmiało. Żyjmy nie dla hulanek i pijaństw, nie dla łóż i rozpasań, nie dla sporów i zazdrości. Podsumowanie tych wszystkich potępionych uczynków mamy w wersecie 14. Ci ludzie robią to po to, by zaspokoić swoje pożądliwości. I to zdanie pokazuje też jasno motywy ich działania. Zaspokoić swoje pożądliwości. I teraz zobaczcie poziom, na którym ci ludzie są. Poziom wymagany przez prawo, zakon, stare prawo, stare przymierze, nie czyń innym źle. Poziom wymagany przez nowe przymierze, czyń dobro. Znacznie, znacznie więcej. A tu co mamy? Przekroczone co najmniej dwa z przykazań wymienionych w wersecie 9. Nie cudzołóż. Z 9 wersetu w 13 mamy mowę o rozpuście i rozwiązłości. W 9 nie pożądaj. A w 13 mamy słowo zazdrość i swaro, i swary. I w 14 jeszcze raz pożądliwości. Przypatrzmy się na chwilę słowu pożądać. Temu, które zostało użyte w wersecie 9 i 14. W 9 to czasownik oznaczający żywić pragnienie czegoś, tęsknić za czymś, zachłannie czegoś pragnąć, pożądać, zabiegać o rzeczy zakazane, czynność. A w 14 to rzeczownik oznaczający pragnienie, pożądanie, tęsknotę, pragnienie czegoś, co zakazane, żądzą. Jakby na to nie patrzeć, to może być potężną siłą napędzającą człowieka. W wersecie 12 te wszystkie uczynki wymienione wcześniej są nazwane uczynkami ciemności. Przypomnę, o jakie uczynki chodzi. Biesiady, pijaństwo, rozpusta, rozwiązłość, swary, zazdrość. Ale czytając dalej te same 4 wersety, zobaczymy też drogę wyjścia z tej sytuacji. Werset 12. Odrzućmy tedy uczynki ciemności. Werset 13. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Dobrze się mówi. Myślę, że większość z nas doskonale pamięta, jak trudno zerwać z grzechem. O własnych siłach ciężko. Ale na szczęście to nie koniec przepisu na naprawę sytuacji. Czytamy więc dalej. Obleczcie się w zbroję światłości. 12. I tu powinien się nam przypomnieć pewien fragmencik z listu do Efezjan, gdzie jest mowa właśnie o zbroi. Więc skoro się przypomniał, zaglądamy. List do Efezjan. Piąty, szósty rozdział. Też bardzo dobrze znany fragment. Szósty rozdział od 10 do 18. Przeczytamy to. Pełen rysztunek. Bo wygląda na to, że ci żołnierze, o których jest mowa w liście do Rzymian, zdjęli tę zbroję. Więc czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli gasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Pełen rysztunek. A ci, o których czytaliśmy w liście do Rzymian, wygląda na to, że oni to pozadejmowali. Zdjęli zbroję i położyli się spać. Stracili czujność. Werset 18 z listu do Efezjan, z 6 rozdziału, podkreślę, tam jest napisane, że oni mieli czuwać. Mieli ubrać zbroję i czuwać. Po to uzbieramy zbroję, żeby czuwać i się ostać, gdy przyjdzie atak. A ci z Rzymian zdjęli zbroję, przestali czuwać i zaczęli padać. Biesiady, pijaństwo, rozpusta, rozwiązłość, swary, zazdrość. Wyobraźcie sobie teraz takiego żołnierza z listu do Efezjan. Jak przychodzi na biesiadę w pełnym rysztunku i chce w niej wziąć udział. Siada do stołu. Niech będzie, że w zbroi udało mu się jakoś usiąść. Widzi kielich z winem. Chce wziąć, tylko że ręce ma zajęte, bo w jednej ręce tarcza, a w drugiej miecz. Więc jak chce sięgnąć po kielich, to jedno z tych musi odłożyć. Więc odkłada albo tarczę, albo miecz i sięga po kielich. Chce się napić. Tylko teraz przyłbica przeszkadza, bo zasłania twarz. Więc odkłada drugi przedmiot. I teraz, mając wolną rękę, przytrzymuje przyłbicę. No i się rozbroił. Ani miecza, ani tarczy. Może się zorientuje, że jest bezbronny i podejmie taką decyzję, że zdejmie przyłbicę po to, żeby jedną ręką mógł coś tam trzymać, tarczę czy miecz. Ale tak naprawdę pozbył się kolejnej części rysztunku. I tak dalej, aż przyłapujemy go śpiącego, bez broni, bez zbroi, bez pasa, bez sandałów. Bo mowa jest też o rozpuście i rozwiązłości. Więc to wezwanie do tych przebudzonych w wersecie 12. Obleczmy się zbroją światłości. I żeby nie było najmniejszych wątpliwości, o jaką zbroję chodzi, mamy powtórzone to wezwanie do obleczenia się w wersecie 14. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Jak najbardziej chodzi o przywrócenie relacji z Bogiem na ten właściwy, wysoki poziom. Zbroja wokół mnie, ja w zbroi. Werset 12. Pan Jezus wokół mnie, ja wewnątrz. Werset 14. W wersecie 14 mamy też ustalenie dbałości o swoje ciało na właściwym poziomie. Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Przeczytajcie to uważnie. Tu nie mamy napisane, że nie mamy czynić starań o ciało. Mamy napisane, że nie mamy czynić starań o ciało, by zaspokajać jego pożądliwości. Bo gdybyśmy to zrozumieli, że w ogóle nie dbamy o potrzeby naszego ciała, zero troski i starań o siebie, to jak inaczej zinterpretować to zalecenie, a w zasadzie przykazanie z 9 wersetu: miłuj bliźniego swego jak siebie samego? Mamy dbać o siebie, ale nie po to, by zaspokajać swoje pożądliwości. Tak na zakończenie. Jeśli się obudziłeś i zorientowałeś się, że zostałeś przełapany bez sandałów,
i całej reszty umundurowania, zalecam podejście do Jezusa, naszego Pana. Najpierw uporządkuj sprawy z Nim, z dowódcą. A potem razem pójdziecie do zbrojowni po odpowiedni ekwipunek. Już On Ci dopasuje odpowiednie dla Ciebie elementy zbroi. Takiej, jaką mamy opisaną w wersecie 12, zbroja światłości. I o której jest mowa w liście do Efezjan. Zbroja światłości, tak błyszcząca, że nie da się na Ciebie patrzeć bez zmrużenia oczu. Walczyć z Tobą też trudno, bo światło odbite od Twojej zbroi oślepia. Żołnierz ma pewne zobowiązania wobec dowódcy i wobec swojej ojczyzny. A naszą ojczyzną jest Królestwo Boże, Królestwo Niebios. Wstawaj, pobudka, obudź się. Już czas, nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Obudź się. Takie przesłanie na dzisiaj z tego fragmentu Bożego Słowa. Dziękuję za dzisiaj. Za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Zapraszam na nasze następne spotkania. Tutaj codziennie coś się dzieje. Do zobaczenia. Obudź się. Wszystkie moje źródła w Tobie są.